Jestem sobie mała kuleczka, co lata w górę ten. O, zostaliście na następny odcinek, fajnie. Więc lecimy dalej z naszymi kuleczkami. Nasze kuleczki latają już w górę, zatrzymują się wtedy, kiedy dobiegną do góry ekranu. Ciach, zatrzymały się. No, ta mała to prawie nie widać, ale jest tutaj. I mają różny rozmiar. Rozmiar losowany przy urodzeniu przez funkcję setup. No to teraz chciałbym sobie dołożyć jeszcze taką opcję, żeby te kuleczki nie zatrzymywały się na górze ekranu, tylko żeby wracały do dołu naszego ekranu i z powrotem leciały w górę. No więc co? W funkcji up, w kuleczce, w metodzie up, muszę dołożyć, że jeżeli większe od zera, to ma zmniejszyć y, a w przeciwnym wypadku, czyli else, nasze y ma się stać z powrotem dołem ekranu. Czyli nasze this, kropka, y, te disy ja tak troszkę mieszam, tutaj zapomniałem go napisać, a to oczywiście działało, no bo można te disy w Javie pomijać i wtedy, kiedy nie ma wątpliwości, to sobie z tym Java poradzi. Czyli moje dis y ma się równać, no 800 na 600, czyli ma się równać 600 na dole. Ale taki zapis nie jest przyjemny, no bo teraz jeżeli ja tutaj zmienię ten świat z 800 na 600 na inny, to będę musiał w kuleczce też zmienić tutaj, pamiętać. Więc można tutaj wpisać wysokość świata. I w tym momencie jest to zmienna z procesinga wbudowana. Tak jak x, y nasze, jak nasz promień. Zmienna, którą procesing pamięta. No nazywa się po angielsku, bo jest to angielskojęzyczna. Tu jeszcze zgubiłem oczywiście średniczek. Angielskojęzyczna i ona oznacza dół ekranu. No i teraz moje kuleczki zasuwają na górę i wyskakują na dole. Jeżeli się dobrze przyjrzymy, to wyskakiwanie jest takie troszeczkę nienaturalne, zwłaszcza w tych większych kuleczkach to widać, ponieważ ona nie chowa się cała za ekran i nie wyskakuje w taki sposób, żeby po troszeczku wyjeżdżała. Ona chowa się do połowy i wyskakuje natychmiast z połową. No, dlatego, że liczy się współrzędna środka tej kuleczki, w związku z tym jak kuleczka jest odpowiednio duża, to powinna wyskakiwać na dole obniżona o co? Obniżona o swój promień. Czyli teraz na dole do wysokości okienka dodajemy promień naszej kuleczki, bo ona wyskakuje swoją połówką. Jak ją dodamy jeszcze niżej, żeby była o ten promień, to już wypływają w całości. I tak samo u góry, żeby ona znikała wtedy, nie kiedy będzie w zerze, tylko wtedy, kiedy jej środek znajdzie się o promień nad zerem. Tak? Czyli 0 minus promień. No i teraz chowa się i pojawia się już płynnie i kuleczki sobie latają niezależnie od siebie. No to co mógłbym jeszcze zmodyfikować w moim programie? Mógłbym zmodyfikować to, żeby tych kuleczek było więcej. No na razie mam 3 kuleczki, które są w jakichś tam 3 miejscach ekranu. No fajnie, 5, 10, no jeszcze metodą kopiuj i wklej będę mógł zrobić. Ale jak będę chciał mieć 100 kuleczek, no to dosyć uciąć 1000, 10 tysięcy, no może mi się nie zmieścić na ekranie, ale będę chciał mieć bardzo dużo tych kuleczek. To w tym momencie zapisywanie 1, 2, 3 i tak dalej, no i kopiowanie i wklejanie tego samego jest troszkę bez sensu. Wzbogacę więc to o pętle i o tablicę. I moja kuleczka to będzie już teraz
Nie mylić małe K, kuleczka oraz duże K, kuleczka. Duże klasa, małe obiekt, czy w tym przypadku tablica tych obiektów. Tak? Te nawiasy klamrowe mogę zapisać albo w tym miejscu, albo w tym miejscu i one oznaczają, że utwórz tablicę, na razie jeszcze nie wiemy ilu elementów, to jeszcze będzie trzeba za chwilę podać, utwórz tablicę obiektów, zestaw, tablica to słowo tak używa się w programowaniu, a ci, którzy nie programowali, często mnie pytają, co znaczy tablica? Znaczy tablica, no to wiadomo, no, ta tablica to jest miejsce, gdzie mogę coś umieścić, gdzie mogę coś napisać na tablicy. No więc tablica w programowaniu jest to komórka pamięci, do której mogę coś sobie wrzucić. No i tych miejsc wpisów na tej tablicy jest dużo. No i teraz mamy taką sytuację, że powstała tablica kuleczek, ale nie wiadomo jeszcze ilu elementów. Więc na początku w setupie muszę zrobić coś takiego, że kuleczka, ta mała litera, kuleczka, to się równa new, kuleczka i ile tych kuleczek będzie? No powiedzmy, że 10. W ten sposób utworzyłem tablicę 10-elementową, numerowaną od 0 do 9. Czyli kuleczka numer 0, kuleczka numer 1, kuleczka numer 2, kuleczka numer 3, aż do kuleczki numer 9. Kuleczki numer 10 już tutaj nie ma. Czyli kuleczka, która tu się tworzy numer 0, kuleczka, która tu się tworzy numer 1, kuleczka, która tu się tworzy numer 2, no i poniżej to samo. No i mój program działa dokładnie identycznie. No to po co mi te zmiany? No po to, że teraz mam tablicę, więc mogę wykorzystać pętlę. Zamiast tutaj kolejno wołać te wszystkie kuleczki, mogę tu zastosować wywołanie jednej i pętla. I oczywiście tutaj nie zerową kuleczkę rysujemy i przesuwamy, tylko i tą. No i wróciłem do tego, co było. Wróciłem do tego, co było, ale tu mam jakąś ilość kuleczek, którą mogę obsłużyć. Jeżeli zamiast 3 będzie 300, no to będzie 300 kuleczek. Oczywiście w innym miejscu też muszę zrobić, żeby było 300 kuleczek. No więc teraz tak. Żeby nie musieć znowu w każdym miejscu pisać 300, 3 i tak dalej, zrobię sobie int ile kuleczek. Tak? I na początku setupu zrobimy ile kuleczek równa się 3 powiedzmy na razie. I tutaj też wprowadzę tworzenie kuleczek metodą z pętlą. Nie zapomnieć o nawiasach, żeby wszystko pasowało. No i teraz powiedzmy na początek jest ile kuleczek? 3 kuleczki. Coś zepsułem. A, bo tu jest kuleczka 0, a tu ma być kuleczka ita. Tak, tylko że one teraz wszystkie lecą w jednym miejscu, dlatego że wszystkie dostały rozmiar, czy położenie 200 na 500. Musiałbym tutaj to też zmienić, żeby to mi się na przykład losowo umieszczało. Powiedzmy wysokość Y może być 500, natomiast wysokość X, szerokość X, żeby się losowo umieszczała. Czyli tak, rzutowanie int random
i na szerokość jest 800. No właśnie, a jakbym zmienił i tu miał inną szerokość, no to zmienna, tak jak tam było high, tak tutaj width, która zmienna szerokość ekranu. No nie mieści się to tutaj, więc ja sobie to wrzucę pod spodem. Czyli mamy w ten sposób. No i teraz w losowych miejscach pojawiły mi się kuleczki. Y jest zawsze to samo, więc wszystkie lecą równo, ale X jest różne. Jeżeli uruchomię program w ten sposób, no to akurat teraz się wylosowały w tym samym miejscu. Tutaj, o, teraz się wylosowały w ten sposób. W zależności od tego, jak się wylosują, tak sobie te kuleczki lecą. No i teraz, jeżeli będę chciał mieć tych kuleczek więcej, na przykład 6, no to proszę bardzo, mam już ich więcej. No nie wszystkie widać, bo niektóra tu jest taka mała, tamte są, ale jest ich już więcej. 16, proszę bardzo, 16 w tym miejscu. No i mamy 16 elementów, które się znajdują w różnych miejscach ekranu. Oczywiście w żaden sposób nie sprawdzam, czy w tym miejscu już nie znajduje się kuleczka. No więc czasami one lecą na sobie, czasami nie lecą na sobie. O, tu się poprzestawiało. To jest taki dziwny element, który muszę to wyjaśnić, o co chodzi, bo leciały na sobie, a wypłynęły już nie na sobie. Tam coś nie do końca mam z tym wypływaniem ekranu. Teraz już lecą chyba tak samo. Ale zauważam to, że one nie wypływają od razu, tuż znika i już powinna wypływać, a dopiero za jako, dopiero teraz wypłynęła. Coś mam jeszcze nie tak ze współrzędnych, ale to muszę się nad tym zastanowić i pomyśleć, o co chodzi. Na razie tym nie będę się przejmował. Na razie mam sytuację taką, że jest sobie tablica kuleczek, jest sobie zestaw kuleczek i te kuleczki są, najpierw jest utworzony ten zestaw, na ile kuleczek ma być miejsce, a potem każda kuleczka się rodzi sama, new kuleczka w losowym miejscu o tej samej współrzędnej y-kowej. O, znowu lecą w ten sposób. I za chwilę się rozpadną. O, i teraz się rozpadły. I muszę wyczaić dlaczego. Jeszcze nie wiem dlaczego. Może ktoś z Was mi podpowie, dlaczego one się tutaj w ten sposób rozpadają. Jak zwykle zapraszam do prenumerowania kanału, do kciuka w górę, żebyście coraz więcej dotrzymywali powiadomień. Tam jest taki dzwoneczek na dole, można go też wybrać, żeby dostawać powiadomienia o nowych filmach. Bo już wkrótce kolejne odcinki dotyczące procesinga. Do zobaczenia. Cześć!